Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Naszym gościem profesor Adam Wielomski. Witaj Adamie. Witam serdecznie. Miło mi Państwa również zobaczyć po raz kolejny, a właściwie to Państwo mnie zobaczycie po raz kolejny. No właśnie, jednostronna jak gdyby relacja w pewnym sensie. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w tym gronie kontrrewolucjonistami, czyli naszym w pewnym sensie ulubionym tematem są rewolucje kolejne. I tak żeśmy ustalili z Adamem, że chcemy kolejne nasze programy poświęcić przynajmniej trzem pierwszym, najważniejszym rewolucjom. Potem być może w ramach suplementu powiemy jeszcze o kolejnych. A naszym zdaniem z tych dużych światowych rewolucji, no to pierwsza to była rewolucja protestancka. Druga oczywiście rewolucja francuska, no a trzecia to rewolucja bolszewicka i na ten temat będziemy rozmawiać. Dzisiaj, chyba zgodnie z kolejnością historyczną, porozmawiamy sobie o Marcinie Lutrze i jego przewrocie, który dokonał. Przewrocie, który rozbił jedność chrześcijańskiej Europy, zaskutkował krwawymi wojnami religijnymi, a jeszcze bardziej odbił się w sensie ideowym. To znaczy wbił klin dotychczasową, opartą na filozofii Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu doktrynie katolickiej, która była nie tylko doktryną religijną, tylko pamiętajmy, że średniowieczna Europa no, w duchu właśnie prawd objawionych, w duchu filozofii chrześcijańskiej, arystotelesowsko-tomistycznej urządzała całe życie społeczne, polityczne, naukowe, ekonomiczne i tak dalej. No. Tutaj to zostało rozbite i po dzień dzisiejszy to już tak pozostało i odczuwamy tego skutki. Od czego chciałbyś zacząć, mówiąc o rewolucji protestanckiej? Myślę, że warto zacząć może od przyczyn. Dlatego, że literatura naukowa dotycząca przyczyn reformacji jest olbrzymia i badacze od ponad 500 lat spierają się. Znaczy, najpierw to byli uczestnicy tego sporu, a później badacze spierają się na temat przyczyn wybuchu reformacji. I przyczyną, która najczęściej jest podawana, są tak zwane nadużycia. O tych nadużyciach wiele żeśmy się naczytali. Co więcej, wiara w to, że nadużycia stanowią źródło reformacji, w pewnym momencie stała się tak powszechna, że nawet tak wybitny myśliciel kontrreformacji XVII-wieczny jak Jacques Bossier we Francji uznawał nadużycia za główną przyczynę reformacji. Uwierzył w to. Uwierzył w to, tak. Dlaczego uważam, że nadużycia nie są przyczyną reformacji? To znaczy, to nie jest tak, że nadużyć nie było. Nadużycia były i fakt sprzedawania odpustów jest faktem jak najbardziej rzeczywistym, autentycznym, przy czym pamiętajmy, że jest to nadużycie regionalne w Niemczech, a nie nadużycie powszechne. Również Kościół katolicki nigdy nie twierdził w swoim oficjalnym nauczaniu, że zbawienie, czyli odpust, można sobie kupić. Jest to nadużycie regionalne w środkowych Niemczech, spowodowane przez jednego tam z arcybiskupów, który chciał się pochwalić papieżowi, ile zebrał pieniędzy na Bazylikę Świętego Piotra i w związku z czym doszło do tego nadużycia. I rzeczywiście było to skuteczne, bo pewnie wynik był bardzo finansowo dobry. Tak. Aczkolwiek nie była to przyczyna reformacji, choćby i można to stwierdzić w bardzo prosty sposób. Mianowicie u Marcina Lutra aż do 1519 roku, a reformacja wybucha w roku 1517, czyli przez pierwsze dwa lata, w nauczaniu Lutra nie mamy potępienia sprzedaży odpustów i nadużyć jako takich. Ten problem nie istnieje. Czyli gdyby to była przyczyna, to by się od początku byłaby eksponowana, a tam w ogóle ten temat nie istnieje. Nie istnieje, to znaczy on istnieje, ale w innej formie. Marcin Luther twierdzi, że na zbawienie w żaden sposób nie wpływają ludzkie uczynki, a jedynie wiara i fakt predestynacji, czyli wyznaczenia przez Boga do zbawienia lub nie. Dlatego uczynki nie mają żadnego wpływu na zbawienie. Z tego prostego powodu Luther, początkowo krytykując w ogóle teorię uczynków,
nie pisał nic o, ani nie głosił niczego przeciwko sprzedaży odpustów jako takich. Bo według niego nie miało to żadnego znaczenia. Nie miało żadnego znaczenia. Sprawa odpustów pojawia się dopiero w roku 1519 i nie trudno zauważyć, że ma ona charakter mocno, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli w języku politycznym, demagogiczny, a mianowicie Luther zobaczył, że to jest rzecz, która wielu chrześcijanom przeszkadza, zresztą słusznie, nie dziwię się wcale, że przeszkadza, i drażni, i w związku z czym poruszył temat popularny społecznie, czyli nadużyć w kościele. Czyli tak jak teraz ktoś by robił kampanię na pedofilii w kościele. No, temat nośny, dużo osób na ten temat mówi. Tak, tylko że jakbyśmy zrobili najpierw schizmę, a po dwóch latach podjęli temat pedofilii w kościele. I jeszcze robili to w gronie na przykład pedofilów i przedstawicieli różnych LGBT. Że oburzamy się na pedofilię w kościele. Tak. W każdym razie, gdybyśmy teraz robili schizmę przeciwko pedofilii w kościele i podnieśli ten postulat, problem pedofilii w kościele w roku 2020, to jest chyba oczywiste, że nie był to rzeczywista przyczyna. W 2022, czyli za dwa lata. Tak. W związku z czym pojawiało się wiele interpretacji przyczyn reformacji. Mamy tu interpretacje, nie wiem, marksistowskie, że mamy tutaj charakter klasowy, czyli bunt mieszczaństwa przeciwko feudalizmowi. Teoria jest nieprawdziwa, dlatego że w Niemczech za reformacją przede wszystkim stali wielcy książęta, czyli najwięksi feudałowie. Cuius regio, eius religio. Tak, to zostało się przyjęte w tym czasie w ramach, tak jak Koneczny pisze, swego rodzaju obowiązującej na terenie Niemiec zasady polityczne. Zasady polityczne bizantyjskie. Tak, każdy książę może narzucić religię swoim poddanym. Zauważmy, że tam jest ponad 1500 tych książąt i zaledwie kilkadziesiąt miast, a więc mieszczą. Więc teoria o mieszczańskim pochodzeniu reformacji Marksa nie da się utrzymać. Luther jest również ulubionym obiektem badań, chociaż w Polsce mało się o tym pisze, freudystów i różnego rodzaju psychoanalityków. Freudyści szczególnie się nad Lutrem znęcają, no bo ojciec go bił, wykryli u niego ze 30 zboczeń seksualnych i tak dalej. To też nie jest przekonujące, dlatego że jest to teza, za pomocą której można wyjaśnić same herezje Lutra, ale na pewno nie ich popularność. W związku z czym trzeba szukać przyczyn dalej. Ja w swojej książce na temat reformacji, którą napisałem parę lat temu, dokonałem takiego porównania dwóch mapek. A mianowicie z jednej strony mapki zasięgu reformacji w Europie i mapki granic Cesarstwa Rzymskiego. I co ciekawe, poza paroma fragmentami mapki te pokrywają się ze sobą. To znaczy tam, dokąd doszło Cesarstwo Rzymskie, prawo rzymskie, kultura rzymska, tam nie było reformacji lub była to reformacja połowiczna, taka jak na przykład reforma Henryka VIII w Anglii, polegająca przede wszystkim na zmianie głowy kościoła, a nie na reformach kościelnych pierwotnych. I w każdym razie te mapki jakby pokrywają się odwrotnie, to znaczy tam, gdzie było Cesarstwo Rzymskie, tam nie było reformacji. Tam, dokąd nie doszło Cesarstwo Rzymskie, tam reformacja często wygrała. Zwykle wygrała. Powód jest w takiej sytuacji o charakterze kulturowym i należy traktować reformację przede wszystkim jako zwycięstwo, nazwijmy to w ten sposób, ducha germańskiego w kulturze, a przejawia się również w religii, nad duchem rzymskim, łacińskim, romańskim, czy jakkolwiek nazwiemy. Uważam, że to jest główna przyczyna reformacji, to znaczy jest to problem kulturowy. Luther zresztą nieprzypadkowo był częstokroć uważany, jest zresztą, szczególnie w literaturze pruskiej III Rzeszy, jako ojciec niemieckiego nacjonalizmu, który zbuntował się przeciwko rzymskiej supremacji i rzymskiej kulturze. Ja uważam, że jest to słuszna linia interpretacyjna, bo zauważmy, że reformacja wygrała przede wszystkim w krajach germańskich. Niemcy, następnie mamy Szwecję, Norwegię, Danię, Holandię. Część Szwajcarii. Część Szwajcarii. Tutaj reformacja szwajcarska, czyli frankofońska, z Kalwinem na czele, zauważmy, że poza tą Genewą nigdzie nie osiągnęła w krajach romańskich tak naprawdę przewagi. Jak mówię, jedynym poważniejszym terenem, który się wymyka tej cezurze granic Cesarstwa Rzymskiego, jest Anglia.
ale to wynika przede wszystkim z faktu, że tam mamy zamianę w eklezjologii papieża na głowę państwa, a przemiany późniejsze religijne są to dopiero po kilkudziesięciu latach zaczynają być odczuwane dla poszczególnych wiernych. No ale Polska nie była w ramach cesarstwa rzymskiego. Ale Polska była w czasach rzymskich, nazwijmy taką kulturowo trochę niezapisaną tablicą, w związku z czym Kościół katolicki wykonał tutaj ciężką pracę. Poza tym przez moment większość polskiej szlachty jednak uległa reformacji. Zgadza się. Czyli był taki moment, że ten polski statek przechylił się trochę w stronę właśnie protestantyzmu. Tak, aczkolwiek gdyby Polsce... nie jezuici, gdyby nie kontrreformacja, mogło być różnie. W Polsce reformacja ma głównie charakter polityczny. Dlaczego? Dlatego, że główne hasło reformacji, czyli czytanie Biblii, jest w Polsce nieosiągalnym hasłem z tego powodu, że około 50% polskiej szlachty nie umiało czytać, więc nie było w stanie wrócić to takie te renesansowe hasło ad fontes, czyli do źródeł. Po drugie, w ogóle polska kultura nie jest kulturą czytelniczą, powiedzmy sobie szczerze. W związku z czym te postulaty studiowania samodzielnego Biblii protestanckiej zupełnie w Polsce się nie zakorzeniły. W Polsce reformacja ma głównie charakter polityczny. Dlaczego? Dlatego, że wiąże się z koncepcjami polityki zagranicznej. Ci, którzy są katolikami, szlachta katolicka chce na tronie obsadzić Habsburga i sojuszu z Habsburgami i z Francją. Szlachta prawosławna, no to nie jest protestancka, ale też konfesyjnie odmienna, chce sojuszu z Rosją. Szlachta kalwińska chce sojuszu z Siedmiogrodem Kalwińskim. Albo ze Szwecją. Tak. I szlachta luterańska chce sojuszu ze Szwecją. Innymi słowy, w Polsce jest to kwestia wyboru polityki zagranicznej. Jeden mój kolega napisał taki bardzo ciekawy artykuł o jakimś tam szlachcicu, którego nazwiska już nie pamiętam, który miał bodajże 14 dzieci i zmieniał swoje koncepcje dotyczące polityki zagranicznej, w związku z czym każde po kolei chrzcił w innym obrządku. I oczywiście jak zabrakło mu już tych obrządków, no to wtedy zmieniał znów te koncepcje i na przykład pierwsze było katolikiem, gdzieś tam szóste znów było katolikiem. Także w Polsce ma to głównie związek z polityką zagraniczną. Bo też czynnik polityczny jest oczywiście czynnikiem bardzo ważnym. Dlaczego? Dlatego, że szczególnie w Niemczech lokalny książę, który przyjmuje wyznanie reformowane, automatycznie wypowiada posłuszeństwo papieżowi i cesarzowi. I staje się suwerennym księciem we własnym księstwie, który nie ma żadnych zobowiązań typu lennego, zarówno finansowych, jak i wojskowych wobec cesarza. Dlatego jest to dla wielu książąt z punktu widzenia politycznego olbrzymia pokusa i to ci książęta poparli właśnie Marcina Lutra. No właśnie, dlaczego nazywasz to rewolucją? Ponieważ niektórzy uważają, że to taki spór no, wewnątrzreligijny, wewnątrzkonfesyjny. Natomiast no, ja się zgadzam z tobą, że to była jednak rewolucja. Natomiast jak naszym widzom można wytłumaczyć, dlaczego była to rewolucja stawiana na równi z późniejszymi rewolucjami już czysto politycznymi? Dlatego, że protestantyzm, nie tylko Luther, w ogóle protestantyzm, bo i Kalwin, inni reformatorzy, stworzyli pewien nowy schemat myślenia o religii, który szybko został przeniesiony na grunt myślenia o państwie i o polityce. O cóż chodzi? Mianowicie, jeżeli mamy przed Lutrem jakiegoś reformatora religijnego, a przecież było ich wielu, Luter nie był pierwszy, to każdy reformator religijny, zdając sobie sprawę z tego, że nie zgadza się z Kościołem, zadawał sobie takie pytanie. Z jednej strony jest opinia i twierdzenie dogmatyczne Kościoła katolickiego. 1500 lat tradycji. Jest to ileś tam soborów ekumenicznych, iluś papieży, iluś świętych Kościoła katolickiego, ojców i doktorów. Oni wszyscy twierdzili jedną rzecz, a ja uważam, że jest inaczej. I teraz, kto się myli? Tych kilkudziesięciu papieży, kilkanaście soborów, setki świętych, doktorów i ojców Kościoła, czy ja jeden? I większość reformatorów dochodziła do wniosku, że no, argument tych setek, 1500 lat, jest argumentem przytłaczającym. I w związku z czym większość z nich, mając jakąś myśl heretycką, cofała się. A jeżeli się nie cofała, to była skutecznie eliminowana przez władzę świecką, ale na większość ludzi to działało. Na czym polega nowość Lutra?
Nowość Lutra polega na tym, że Luter sobie powiedział tak, ja się w tej kwestii tej i tej, na przykład w kwestii uczynków, o których była mowa, nie zgadzam z Kościołem. Nie zgadzam się z ojcami Kościoła, nie zgadzam się z doktorami, z 15 soborami, z 50 papieżami. To kto się myli? Oni. I to jest nowatorstwo postawienia sprawy. Jednostka ma rację, ponieważ tak subiektywnie uważa, w stosunku do wielowiekowej struktury dającej prawdę. Jakbyśmy sobie przenieśli to na grunt potem polityki, to to jest liberalizm. Liberalizm, który Charles Maurras kiedyś określił mianem takim fajnym buntu jednostki przeciwko rodzajowi. Przeciwko gatunkowi, może na język polski należałoby powiedzieć. To znaczy jednostka, jeżeli nie zgadza się z całym gatunkiem ludzkim, to jednostka ma prawo uważać, że ma rację. To jest bardzo nowoczesne i nowożytne myślenie, mające charakter rewolucyjny. Że jednostka nie poddaje się autorytetom, nie poddaje się tradycji, nie poddaje się dogmatom, nie poddaje się Kościołowi, co do którego uważa się, że jego charyzma prawdziwości ma charakter nadprzyrodzony. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz rewolucyjna u Lutra jest to spojrzenie na Kościół, na samo zdefiniowanie Kościoła. Dla katolików, a domyślam się, że większość słuchających nas to są katolicy, Kościół jest to wspólnota wszystkich wierzących, zarówno laikatu, jak i kościoła hierarchicznego, czyli duchownych. Dla Marcina Lutra to nie jest Kościół. Kościołem są tylko wybrani przez Boga do zbawienia. I my nie wiemy, kto jest wybranym przez Boga do zbawienia, ponieważ Bóg nam tego w żaden sposób nie objawia i nie pokazuje. Dlatego też prawdziwym Kościołem wcale niekoniecznie musi być papież, biskupi, uznani za świętych, doktorzy, ojcowie. Oni wszyscy mogli nie dostać łaski i nie dostąpić zbawienia. A ja mogę go dostąpić. W związku z czym moja opinia może być ważniejsza i bardziej słuszna niż wszystkich tych, których uważamy za autorytety. To oznacza delegitymizację, utratę uprawomocnienia istnienia wszelkiej struktury kościelnej, wszelkiego głoszonego przez tą strukturę nauczania i ja, które subiektywnie uważa się za predestynowane do zbawienia, obdarzone łaską, ma prawo wypowiedzieć posłuszeństwo całej strukturze. Jest to kolejny element myślenia jak najbardziej liberalnego, że możemy się nie zgodzić ze wszystkimi i moje ja jest ważniejsze. Gdzieś tam na końcu tej koncepcji, oczywiście Luther nie miał czegoś takiego na myśli, będzie pojęcie współczesne praw człowieka i godności, czyli ja może się zbuntować przeciwko całej tradycji, społeczeństwu, państwu, władzy, obyczajom i tak dalej, bo ja subiektywnie uważa, że ma rację. W imię praw człowieka. Dzisiaj w imię praw człowieka. Oczywiście Luther nie był zwolennikiem praw człowieka i nie wahał się swoich przeciwników politycznych nawoływać władze świeckie do kończenia sporów mieczem, tak jak to było w sporze z anabaptystami i z rewolucjonistami chłopskimi. Kalwin, jak wiadomo, spalił serweta za arianizm na stosie, prawda? Mm. Także ojcowie reformacji absolutnie nie byli tolerancyjni. Będąc trzy lata temu w Niemczech, kiedy było 500-lecie reformacji, można było dostać pełno tam broszur i książeczek, że Luther jest ojcem tolerancji religijnej. No, Luther był ojcem wszystkiego, ale nie tolerancji religijnej zdecydowanie. Ale w każdym razie gdzieś na końcu tego myślenia, co Luther nie przewidział, z tej zasady ja wynika moja niezgoda co do wszystkiego. Jeżeli na przykład jestem, nie wiem, LGBT, to społeczeństwo ma obowiązek mnie szanować, dlatego że ja jestem jeden, całe społeczeństwo ze swoją tradycją, autorytetami się nie liczy, ja mam prawo wykrzyczeć swoje. To tu u źródła tego jest właśnie to luterańskie ja. Na przykład Mariteum w jednej ze swoich książek zwrócił uwagę, jeszcze ten Mariteum przedwojenny, kiedy był tradycjonalistą katolickim, zwrócił uwagę używanie przez Lutra formuły ja sądzę, ja myślę, ja uważam, ja wierzę. Ja. Ono się wszędzie pojawia i to nie tylko ze względu na strukturę języka niemieckiego, gdzie musi być zawsze ich, ja, ale po prostu sposób myślenia, że Luther nie pisze w kategoriach, że wydaje się, ojcowie twierdzą, a inni ojcowie, tylko ja. Ja sądzę, ja uważam, ja tak wierzę.
Zresztą to słynne, słynne na Sejmie Rzeszy powiedzenie: tutaj stoję i się stąd nie ruszę. Czyli ja. Nie, że my stoimy i tak uważamy, tylko ja. Jest to bardzo charakterystyczny indywidualizm luterański, który jest na u podstaw całego ruchu reformacyjnego. No właśnie, liberalizm, czyli tak naprawdę protestantyzm stał się jak gdyby początkiem różnych nurtów. Z jednej strony bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, lewicowych i rewolucyjnych, ale też takich, które uchodzą za właśnie takie centrowe, niektórzy nawet uważają prawicowe, jak liberalizm. To znaczy, ja powiem w ten sposób. U Lutra znajduje się wiele niekonsekwencji, w związku z czym można z Lutra wyciągnąć zupełnie różne idee. Dlatego, że jakbyśmy zobaczyli sobie system polityczno-religijny, który wybudowali pierwsi luteranie przy błogosławieństwie samego brata Marcina, to są despotie. Dlaczego? Dlatego, że zasada, że władca lokalny ma prawo dokonać reformy kościoła, obrabować go i narzucić swoim poddanym nowe credo religijne, nowe dogmaty, co będzie uważał za stosowne, jest to oczywiście despotyzm i tyrania. I Luter popierał system politycznego despotyzmu i tyranii, dlatego że ci książęta, którzy tą tyranię i despotyzm na jego oczach wprowadzali, uchronili go przed wydaniem w ręce cesarza i spalenie na stosie. Ale z samej teorii teologicznej Lutra, czyli z tego ja, z tego iś wszędzie, które o wszystkim decyduje, wynika nie autorytaryzm, tylko jednostkowość i liberalizm, co ciekawe. Dlatego Luter jest uważa się Lutra równocześnie za ojca zasady autorytarnej, tego co Luter sam nazywa w języku niemieckim Obrigkeitsstaat, co się tłumaczy na język polski jako państwo autorytarne, co właściwie należałoby przetłumaczyć jako państwo wymuszające podporządkowanie. A z drugiej strony, jakby w tej teologii znajduje się ten element liberalny i rewolucyjny. I w samych Niemczech zdecydowanie zwyciężyła ta wizja autorytarno-wspólnotowa tworzona przez państwo. Stąd powstała tradycja pruska. Dlatego jest przynajmniej parę książek, które mają w tytule od Lutra do Hitlera, czy tam od Lutra do Kaisera i tak dalej. W języku angielskim i niemieckim jest przynajmniej kilka takich książek mających w tytule to. A z kolei w krajach, gdzie zwyciężył kalwinizm, czyli w świecie anglosaskim, jak i na przykład w Szwajcarii, czy w Holandii, zdecydowanie wygrała za zasada indywidualistyczna, wbrew zasadzie autorytarnej, i zasada republikańska. Stąd kalwińskie źródła Stanów Zjednoczonych, kalwińskie źródła republikanizmu w Szwajcarii czy w Holandii. Także, czy w RP. Czy w RP również, tak, bo to też są przecież Burowie, czyli Holendrzy. Także jakby te dwa nurty wychodzą równocześnie, one się łączą w pierwszej chwili, wtedy, przeciwko kościołowi katolickiemu. Bo z jednej strony przeciwko teologii i dogmatom i hierarchii kościelnej mamy jednego burzyciela w postaci państwa, które niszczy pan światowe, uniwersalne takie państwo w państwie kościelne, a z drugiej strony mamy tą zasadę indywidualistyczną, która podważa wszystkie dogmaty, hierarchii i tak dalej. Więc te zasady wspólnie przez pewien czas pracują przeciwko kościołowi katolickiemu i katolicyzmowi, ale oczywiście w przyszłości muszą się zderzyć pomiędzy sobą, bo są wewnętrznie sprzeczne. Co ciekawe, władcy, którzy popierali protestantyzm w XVI-XVII wieku, przez dłuższy czas tego nie widzieli. Nie widzieli, że popierają ideę głęboko niebezpieczną dla idei władzy. Dostrzeżono to dosyć szybko w przypadku purytanizmu, hugenotów, czyli wszystkich tych wyznań kalwińskich, jak one się tam nazywały regionalnie i narodowo. Dlatego władcy Francji przeciwstawili się kalwinizmowi. Dlatego następcy Henryka VIII przeciwstawiali się kalwinizmowi, bo w kalwinizmie widziano doktrynę republikańsko-demokratyczną. A z kolei w świecie luterańskim, tym germańskojęzycznym, zdecydowanie zwyciężył ten element nacisku na autorytet i na państwo, a wyciszono ten element indywidualnej wiary. W Niemczech ten element indywidualnej wiary przyjął się w innej postaci.
Często się na przykład zwraca uwagę, mówiąc o zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej, że jak oni to mogli robić, ci wszyscy SS-mani, oficerowie, prawda, i tak dalej. Niemcy to bardzo prosto tłumaczą. Jest zewnętrzne Obrigkeitsstaat, czyli to państwo wymuszające posłuszeństwo, które każe zabijać. Ale nasza wolność tkwi w naszym wnętrzu. To znaczy, my prywatnie uważamy, że to jest złe, ale skoro państwo kazało, to będziemy to robili, a nasza wolność jest we wnętrzu. Czyli można powiedzieć, że luteranizm, ten element wolnościowy, skasował ze sfery publicznej do ludzkiego sumienia i wnętrza, które nie może na zewnątrz się w żaden sposób zbuntować wobec władzy i się należy pełne posłuszeństwo. To jest, u Lutra się nazywa nauka o dwóch królestwach, czyli jest królestwo zewnętrzne państwa, gdzie się należy posłuszeństwo, i królestwo wewnętrznej wolności. W kalwinizmie jest inaczej, mianowicie jest ta wewnętrzna wolność, mutuje się w wolność polityczną, i stąd kalwinizm natychmiast prowadzi do republikanizmu i liberalizmu, co już dostrzeżono w XVI wieku. I nie jest przypadek, że królowie Francji skierowali swój atak na tak radykalnie właśnie na kalwinów, na świętego Bartłomieja i tak dalej, ponieważ wszyscy monarchowie europejscy drugiej połowy XVI wieku i XVII wieku traktowali kalwinizm jako formę republikanizmu politycznego, czyli doktryny politycznej zakładającej zniesienie władzy królewskiej na rzecz jakiejś formy suwerenności ludu. Chciałem spytać też o sprawę, o której pisał między innymi ksiądz profesor Michał Poradowski, że protestantyzm był judaizacją chrześcijaństwa. Z jednej strony, z tego co pamiętam, powoływał się właśnie na brak kapłaństwa, brak świątyni, właśnie domy modlitwy, czytanie pism, no w przypadku judaizmu tych pism starotestamentowych, w przypadku protestantyzmu również i Nowego Testamentu, ale z drugiej strony, jak wiemy, zwłaszcza sam Luther też miał w niektórych sprawach poglądy bardzo mocno antyżydowskie. Napisał taką książkę przeciwko kłamstwom żydowskim, jest taka jego książka, może dużo powiedziałem, broszura. Tak. Czy to jest jakiś istotny element protestantyzmu, na który warto zwracać uwagę, czy twoim zdaniem jest to rzecz całkowicie jakaś poboczna i może wyolbrzymiona? Więc to wygląda w ten sposób. Nie jest protestantyzm w tej kwestii jednolity i zgodny. Dlatego, że luteranizm, tak jak wspomniałem, Luther miał wiele antyżydowskich wypowiedzi. Nie nazwałbym ich mianem antysemickich, bo nie było to na tle rasowym, jakiegoś tam semityzmu czy coś, a wyłącznie religijnym. I tu rzeczywiście takie elementy są. Ale większość protestantów, już poza Niemcami, rzeczywiście wykazuje znaczący filosemityzm. Szczególnie wykazują go dwa ośrodki. To znaczy kalwinizm i luteranizm szwedzki. Co do luteranizmu szwedzkiego powiem tak, nie wypowiem się, bo nie czytam po szwedzku. Jest taka książka w języku niemieckim na temat właśnie rejudaizacji protestantyzmu szwedzkiego, którą kiedyś miałem w ręku. Jest tam omówionych z kilkunastu jakichś szwedzkich teologów z XVII-XVI wieku, których w życiu nikt nie słyszał w Polsce. I tam się pokazuje ich, że tak powiem, rejudaizację. Ale tak mówię, w Polsce prawie nieznany element. Ta rejudaizacja jest widoczna szczególnie w przypadku kalwinizmu, który znacznie mocniej niż do Nowego Testamentu wraca do Starego Testamentu. Jest takie powiedzenie bodajże Woltera, mówiące o tym, że kalwini to są Żydzi jedzący wieprzowinę. Jest coś w tym. Rzeczywiście, dlaczego? Dlatego, że Kalwin, o czym mało kto wie, nie był z wykształcenia teologiem. On w ogóle nie był duchownym nigdy. Jego wykształcenie teologiczne ograniczało się do jednego semestru kursu teologicznego na uniwersytecie, czyli miał jeden semestr zaliczony teologii zaledwie. Z wykształcenia był prawnikiem. I Kalwin podszedł do litery biblijnej nie jako do księgi
teologicznej, tylko jako do księgi objawionego prawa. Konieczny na przykład mówi, że w swojej cywilizacji żydowskiej, że Żydzi traktują Torę i Talmud jako objawione prawo i w związku z czym judaizm należy traktować jako objawione prawo. Kalwin identycznie podchodzi do Biblii. To jest objawione prawo Boga. I teraz, kiedy szuka precept różnych prawnych, które można stosować również dzisiaj, bo Kalwin wierzy w ahistoryczny charakter Biblii i w związku z tym instytucje z Biblii można przenosić na dzień współczesny, no to przegląda obydwa testamenty, stary i nowy. I teraz proste pytanie, w którym znajdują się recepty prawne? W starym czy w nowym? W starym. W starym. W starym. Przede wszystkim całe prawo mojżeszowe, prawda, w pięcioksiągu Mojżesza mamy wszystkie prawa liturgiczne, obyczajowe, karne, cywilne i tak dalej. Na ten pięcioksiąg Mojżesza i te wszystkie przepisy prawne Kalwin nakłada Nowy Testament, czyli co Chrystus z tego zniósł i wychodzi mu z tego księga prawa cywilnego, karnego i tak dalej. I w związku z tym Kalwin zaczyna studiować Pismo Święte jako objawione prawo. Przede wszystkim Stary Testament, no minus to, co Chrystus potępił i nie kazał przestrzegać, na przykład obrzezania. I ponieważ Chrystus nie zabraniał jedzenia wieprzowiny, no to znaczy, że można jeść wieprzowinę. Stąd jest to powiedzenie Woltera, że kalwini to są Żydzi jedzący wieprzowinę. Ale sposób myślenia jest bardzo podobny, stricte prawniczy podejścia i stąd ich koncentracja na Starym Testamencie. Jak się patrzy na kalwinów, to jest taka teokratyczna wspólnota rządząca się Starym Testamentem, rządzona przez starszych, którzy naśladują lewitów, prawda, ze Starego Testamentu i która w Starym Testamencie znajduje recepturę na wszystko. Stąd jest ta rejudaizacja rzeczywiście i kierowanie się Starym Testamentem. Jest to bardzo widoczne. To na przykład, nie wiem, również u polityków kalwińskich. Na przykład jak się czyta Works zebrane, czyli dzieła wszystkie Cromwella, to są takie trzy tomy, no to tam ciągle są na wszystko recepty biblijne. Znamy również takie na przykład sceny z filmów o pierwszych Amerykanach. Jak nie wiedzą, co zrobić, co robią? Biorą Pismo Święte, otwierają i co im się tam otworzyło, tak, czytają pierwsze zdanie i szukają recepty. Więc w związku z czym to jest traktowane po prostu Pismo Święte jako źródło prawa. Jeżeli jest traktowane jako źródło prawa, to rzeczywiście, no ponieważ głównym źródłem prawa jest Stary Testament, mamy do czynienia zdecydowanie z rejudaizacją. I Nowy Testament jest traktowany jako uzupełnienie Starego Testamentu. Stary Testament jest podstawowy. Bo jak mówię, to dotyczy przede wszystkim kalwinów i luteranizmu szwedzkiego. Luter sam... No, dzisiaj to chyba również protestantyzmu amerykańskiego. Tak, tak. Gdzie, bo to jest judeochrześcijaństwo tak. W sumie pasuje do tego, tak. Co reprezentują takie syjonistyczne środowiska fundamentalistów protestanckich tak. W Stanach Zjednoczonych. Ocenia się na przykład, że w Stanach Zjednoczonych żyje około 65-70 milionów Amerykanów, tak się ocenia, którzy są na tyle przywiązani do lektury Starego Testamentu, że uważają, iż Izrael miał pełne prawo do zajęcia tych ziem, które w tej chwili posiada i wygnania z nich Palestyńczyków, ponieważ Bóg w Piśmie Świętym 4000 lat temu Mojżeszowi dał ziemię Kanaan. I około 65-70 milionów Amerykanów, jak się ocenia, uważa, że jest to dostateczna legitymizacja istnienia Izraela. A to, że tam potem przez 2000 lat Żydów nie było, nie stanowi problemu, ponieważ ziemia Kanaan została dana Mojżeszowi, Słowo Boże. To jest właśnie ten element rejudaizacji, że jak Bóg coś dał 4000 lat temu, to można powiedzieć, nie ma tutaj prawa preskrypcji, czyli przedawnienia. Bo w normalnym każdym prawie, no jak ktoś nie mieszka 1800 lat, jakiś naród w swoim kraju, no to jest oczywiste, że ktoś to zajął i przez 1800 lat, prawda, nastąpiło przedawnienie roszczeń. Tutaj nie ma takiego przedawnienia roszczeń i Amerykanie w to wierzą. Jest to typowo purytańskie myślenie. Ale czy to oznacza, że te 60 czy 70 milionów Amerykanów, którzy tak sądzą, są protestantami? Tak. Tak? To jest tak zwana. To się generalnie pokrywa, tak? Ze społecznością protestancką. Tak, jest to protestancka, tak zwana protestancka prawica, głosująca zwykle na neokonserwatystów, którzy, jak wiemy, w ogóle nie są protestancką prawicą, bo są albo Żydami,
albo stanowią kręgi mocno zlaicyzowane i bardziej pod wpływem zupełnie laickiej wizji syjonizmu, czyli syjonizmu jako pewnej doktryny politycznej, nie mającej żadnego religijnego ugruntowania. A tymczasem właśnie, co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych Izraela wcale nie popierają Żydzi, dlatego że Żydzi w Stanach Zjednoczonych są bardzo lewicowi, pacyfistyczni i w ogóle uważają, że Izrael to jest jakiś taki no imperialna, nacjonalistyczna i szowinistyczna struktura, tylko popiera protestancka prawica, właśnie kalwińska, zamieszkująca środkowe stany, te wszystkie wielkie równiny Stanów Zjednoczonych. Mówił mi kolega, który tam mieszka w Stanach Zjednoczonych, że na przykład w każdym hotelu, zajeździe, gdzie się człowiek zatrzymuje w tych Stanach Środkowych, na przykład nie ma możliwości, żeby pójść do hotelu i żeby przy łóżku nie stało Pismo Święte. Ponieważ tam jest normalne, że to Pismo Święte jest czytane i mało tego, dalej są tam dosyć dużo ludzi, których my znamy na przykład z westernów, że coś zadaje im się pytanie, a oni odpadają, albo Chrystus powiedział to i to, Jan 7:18. I są tam cała masa ludzi, która dalej w ten sposób funkcjonuje i odpowiada cytatem biblijnym, podając od razu źródło. Czyli muszą być dobrze wyszkoleni. Dobrze, muszą być wyszkoleni, tak. Zauważmy, że samo podejście, żeby podawać cytaty, to jest podejście typowe dla ortodoksji żydowskiej, właśnie żeby na wszystko mieć cytat biblijny. Mhm. Kolejna sprawa, przeżyliśmy również rewolucję w Kościele katolickim, która swoje apogeum miała w czasie Soboru Watykańskiego II i bezpośrednio pod nim. Wiele osób oskarża o tą rewolucję, o ten modernizm, który jej torował drogę. Właśnie oskarża wpływy protestanckie, ale także żydowskie, masońskie, no, w niektórych momentach komunistyczne, bo komuniści też wysyłali swoich agentów na przykład do seminariów duchownych. Czy uważasz, że mówienie o jakichś protestanckich źródłach kryzysu w Kościele, a zwłaszcza modernizmu, jest uzasadnione, czy raczej nie? Tak, zdecydowanie jest. Ten wpływ protestantyzmu jest dość duży i zresztą wielu teologów katolickich, modernistycznych tak zwanych, czy soborowych i posoborowych się wzoruje na protestantach. No zobaczmy na przykład, nie wiem, ruch zielonoświątkowy, jaki inspiruje różnych modernistów polskich. Jeden taki dziennikarz nawet napisał pracę doktorską, prawda, katolicki o ruchu zielonoświątkowym. Jak się czyta jego różne wypowiedzi, to tam jest bardzo wiele tych elementów zielonoświątkowych. Ale w każdym razie o cóż chodzi? Mianowicie zauważmy, że mamy, no to nie jest reforma samego Soboru Watykańskiego, ale jakoś tam się wiążąca, zastąpienie łaciny przez języki narodowe. Jest to wzięty model absolutnie z protestantyzmu, który odrzucił łacinę jako język liturgiczny jeszcze w XVI wieku. Przetłumaczono Biblię z łaciny na języki narodowe właśnie po to, aby unarodowić religię. To jest ważny element. Następnie samo postrzeganie Kościoła. Pojawienie się w zapisach Soboru Watykańskiego II kategorii pojęcia ludu Bożego. Lud Boży jest to typowo kalwińskie pojęcie. I kim jest lud Boży u Kalwinów? Mianowicie jest to, ponieważ nie ma oddzielonego stanu duchownego od stanu świeckiego, laikatu, w związku z czym ludem Bożym są wszyscy. I ponieważ nie wiadomo, kto jest zbawiony, a kto nie, ta predestynacja, no to w związku z tym lud Boży, bo nie wiadomo, kto nim jest, wybiera sobie kapłanów. I nie ma oddzielenia ścisłego pomiędzy hierarchią, kapłanami a wiernymi. Ten model ludu Bożego zdecydowanie przechodzi do Kościoła katolickiego. Zauważmy, że są dzisiaj księża, którzy zwalczają klerykalizm i klerykalizację w Kościele katolickim i mówią, że trzeba się otwierać na lud Boży. W dokumentach Soboru Watykańskiego II mamy zwiększoną rolę laikatu. Jest o tym wyraźnie mowa. Właśnie jest to ten cały lud Boży. To koncepcja ludu Bożego zakłada likwidację takiej ścisłej bariery pomiędzy świeckimi i duchownymi. Stąd na przykład teraz, o czym się mówi, synod amazoński. Pomysł
pomysł, aby ludzie żonaci, mężczyźni żonaci mogli być również kapłanami. Ten pomysł się tam pojawia. No to jest właśnie typowe dla ludu Bożego. Chodzi o rozdzielenie tej ścisłej granicy pomiędzy świeckim a księdzem. Więc tego typu reformy i postulaty są oczywiście jak najbardziej związane z Soborem Watykańskim II. Postulat również przez Sobór Watykański Gaudium et Spes uznania demokracji jako jedyny prawowity ustrój. No to jest również typowe dla wspólnot kalwińskich, które uważały republikanizm, może nie demokrację, ale republikanizm jako jedyny prawowity ustrój. Ustrój, tak. Deklaracja Dignitatis Humanae, mówiąca o tolerancji religijnej. To jest źródło tego, oczywiście znajduje się w przekonaniu o tej samodzielnej interpretacji Biblii, sola scriptura protestancka. W związku z czym mam prawo badać swoim własnym, dzisiaj się mówi rozumem, protestanci w XVI-XVII wieku mówili dzięki łasce Bożej, sola fide, ufności w Bogu, mogę sobie odczytać prawdy wiary w sposób inny i tak dalej. Cała ta kultura katolicka, dialogowania, tolerancji i tak dalej, to właśnie wynika z protestantyzmu i z przekonania, że to jest lud Boży, który stanowi luźny zbiór wszystkich ja, z których każde z tych ja sobie mówi, co jest w religii prawdziwe i co uznaje, a czego nie uznaje. To jest właśnie bardzo typowe dla protestantyzmu. No i Kościół katolicki oczywiście w kierunku tego protestantyzmu, mówiąc o ekumenizmie, zdecydowanie poszedł i się przybliżył. Na zakończenie chciałbym Ciebie zapytać, będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach o rewolucji francuskiej, o rewolucji bolszewickiej. Dzisiaj mówiliśmy o rewolucji protestanckiej. Jeżeli chodzi o samą Polskę, która z tych rewolucji ma największy wpływ na naszą historię i na naszą współczesność, twoim zdaniem? Czy ta diagnoza, którą postawił Grzegorz Braun w swoim filmie, który powstał właśnie na 500-lecie rewolucji protestanckiej, że no, od tego zaczęły się, może nie wszystkie, ale wiele, może większość nieszczęść i w Polsce, i w Europie, ty to jak gdyby potwierdzasz, czy raczej się z tym po prostu nie zgadzasz? Czyli ten wątek polski tak, bardziej. Ja się zgadzam z tym, że od reformacji, no skoro mamy cykl o rewolucjach i zaczynamy od reformacji, no to ja uważam, że wcześniej nie było żadnej poważnej rewolucji. Nie, nie było wcześniej żadnej poważnej rewolucji, a jeśli były rewolucje intelektualne, to nie obejmowały one swoją agitacją milionów wiernych. Czyli nie miały przełożenia na życie zwykłego człowieka. Tak. Szacuje się, że teologię scholastyczną, czy w ogóle teologię w średniowieczu, czyli przed reformacją, wszystkie pisma teologiczne czytało i dyskutowało o nich w całej Europie, pisanych po łacinie, jakieś 15 tysięcy osób. Znaczy równocześnie żyjących 15 tysięcy osób. Oczywiście to jest liczba bardzo mała, ale też pamiętajmy, że wtedy ludzi było też mało, w związku z czym to nie jest 15 tysięcy, co w Europie współczesnej. Pewnie dzisiaj to by było milion czy coś w tym rodzaju, prawda? W każdym razie była to niewielka, stosunkowo niewielka grupa, dlatego jakieś pojawienie się jakiejś nowej teologicznej sensacji w żaden sposób nie wzburzało mas. Reformacja jest pierwszą, która wzburzyła masy, odwołując się przede wszystkim do kategorii nacjonalistycznych. Antyrzymskich, prorzymskich. To było przede wszystkim, popularność w masach reformacji wynikała z tego, że tożsamość konfesyjna była częstokroć pierwszą tożsamością przednarodową. I tak na przykład Szkoci się powstali jako uczniowie Johna Knoxa, Anglicy jako uczniowie Henryka VIII, Niemcy jako uczniowie Lutra, Francuzi z kolei jako Galikanie, czyli katolicy, ale wierni bardziej nie Rzymowi, tylko własnemu królowi, Hiszpanie z kolei jako papiści.
Także to jest, że tak powiem, taka tożsamościowa rewolucja zdecydowanie. A teraz, jeżeli chodzi o Polskę, to reformacja nie wywołała w Polsce wielkich zmian, dlatego że polska szlachta nie przywiązywała do kwestii dogmatycznych dużej roli. Jak mówię, było to bardziej pewne stronnictwa polityczne. I właściwie można powiedzieć, że polski problem polega na tym, że ta reformacja nie wywołała w Polsce polemik. Dlaczego? Dlatego, że w całej Europie spory reformacji i kontrreformacji, czy również ugrupowań reformowanych pomiędzy sobą, wytworzyły nacisk na stworzenie silnego państwa, które ureguluje kwestię konfesyjną i zaprowadzi porządek. I wytępi heretyków. To oczywiście dla każdej grupy heretykiem był kto inny. I ponieważ w Polsce Konfederacja Warszawska w 1573 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, założyła, że będzie tolerancja religijna z uzasadnieniem, że wojny religijne niszczą zasiewy, no to w Polsce, ponieważ nie było wojny religijnej, żadnej, konfliktu religijnego, w Polsce nie powstała silna władza. I dlatego, o ile w XVI-XVII wieku w całej Europie wykształciły się nowoczesne monarchie narodowe rządzone przez suwerenów, Polska została i nie rozwinęła silnej władzy królewskiej i w związku z czym można powiedzieć, że została w tej fazie mentalnie, politycznie przedreformacyjnej, a świat poszedł do przodu centralizując władzę i zwiększając możliwości podatkowe i militarne państw. Więc ta rewolucja nas nie objęła, objęła wszystkich sąsiadów i przez to była bieda, potem w postaci rozbiorów. Rewolucja francuska objęła Polskę stosunkowo słabo. Dlaczego? Dlatego, że myśmy się nie zetknęli z rewolucją francuską w tej najbardziej radykalnej, pierwotnej formie. Ona do nas przyszła w postaci Napoleona dopiero. Napoleona, który się w Polsce kojarzył pozytywnie i niespecjalnie z reformami prawno-politycznymi, tylko z kwestią niepodległości. Oczywiście wprowadzono kodeks Napoleona w Polsce, w Księstwie Warszawskim, który był rewolucją prawną, ale to jest coś, co, o czym zupełnie zapomniano. On budził kontrowersje, starano się go potem interpretować zgodnie z polską tradycją i tak dalej, prawda? Ale w każdym razie jest to coś, co nie wzbudziło kontrowersji, którą by zapamiętano historycznie. Jest na przykład taka książka Smoleńskiego jeszcze z okresu przedwojennego o oświeceniu w Polsce. No i teza jest taka, że w Polsce oświecenie miało licznych myślicieli, ale nie zagłębiło się społecznie. W związku z czym ta rewolucja francuska też do Polski jakoś tak dotarła bardzo słabo, ględnie i w drugiej fali. I dopiero w Polsce rzeczywiście dotarła do Polski trzecia rewolucja, to znaczy rewolucja komunistyczna. Nie tyle wykwitła w Polsce, co została przyniesiona na radzieckich czołgach w roku 1944. I stąd na przykład taka sympatia wielu myślicieli i polityków lewicy do okresu Polski Ludowej. Ona nie wynika z fascynacji, jakiejś pochwały stalinizmu, komunizmu i tak dalej, tylko wynika z tego, że to, co się na zachodzie Europy stało w wyniku reformacji i oświecenia, czyli, nazwijmy to w ten sposób, deklerykalizacja społeczeństwa, zniszczenie tradycji, zniszczenie tradycyjnych autorytetów, własności i tak dalej. To, co się w Europie dokonało znacznie wcześniej, w Polsce zrobili to dopiero komuniści. I kiedy współcześni lewicowcy czy liberałowie sobie gdzieś tam z sympatią myślą o tych czasach, to nie dlatego, że chcieliby powrotu łagrów, prawda, czy UB, tylko właśnie myślą w kategoriach, no właśnie wtedy wreszcie rozprawiono się w Polsce z Kościołem, pojawił się antyklerykalizm, laicyzm i tak dalej. I słusznie myślą, dlatego że tak naprawdę rewolucja komunistyczna w Polsce posłużyła za reformację i za oświecenie i rewolucję francuską, które do Polski dotarły bardzo słabo. No weźmy taki przykład, na przykład rewolucji francuskiej sztandarowy z kodeksu Napoleona i z ustawodawstwa rewolucyjnego, rozwody. Coś, co w Polsce było nie do przyjęcia, zostało, jak wiadomo, w Polsce wprowadzone w wyniku recepcji kodeksu Napoleona, który został na język polski przetłumaczony. No i pojawiła się sprawa rozwodu. Wiemy, że w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim w latach 1815-30 doszło do trzech rozwodów.
Nie dlatego, że nie było chętnych do rozwodu. Zawsze się chętni do rozwodu znajdą. Tylko polskie sądy tak długo procedowały świadomie i celowo te sprawy, aż któryś z małżonków umarł i sprawa się rozwiązała sama. Jeżeli sobie to porównamy, to tradycyjne społeczeństwo teraz ze społeczeństwem postkomunistycznym, które za czasów, które pamięta rozwody wprowadzone właśnie i spopularyzowane w okresie Polski Ludowej, to to dla ludzi światopoglądowej i liberalnej lewicy właśnie jest moment oświecenia, czyli tego, co Polska, w czym nie wzięła udziału. To zresztą to samo jest dla Rosji. Rosja, jak wiadomo, nie wzięła udziału z powodu schizmy wschodniej ani w reformacji, ani w renesansie, ani w oświeceniu. I dopiero można powiedzieć, pierwszy recypowany nurt zachodu to już jest po rewolucji francuskiej romantyzm, a tym wielkim nurtem modernizacyjnym od tradycji prawosławia okazał się leninizm, czyli marksizm. Dziękuję bardzo za ciekawe rozważania na temat pierwszej z wielkich rewolucji. Chodzi o rewolucję protestancką z XVI wieku. Naszym gościem był Adam Wielomski. Dziękuję bardzo, Adamie. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję także Państwu, że mieliście czas, ochotę i wysłuchaliście do końca. A Państwa proszę o wspieranie naszego kanału, oglądanie filmów, komentowanie ich. Prosimy również o zaglądanie na naszą stronę internetową oraz do naszego sklepu cep-sklep.pl, gdzie różnego rodzaju książki. Myślę, że warto sięgać również po te wydane już 2 lata temu książki dotyczące Piłsudskiego i sanacji, a także kolejne. Wszystko na stronie cep-sklep.pl. Proszę również o wpłaty finansowe na numer konta, który widać na pasku na dole naszego ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.